Chciałbym rozpocząć naszą rozmowę od podsumowania zakończonego właśnie szybkiego kursu samoobrony dla kobiet. Jak oceniasz zaangażowanie i postawę naszych pań z międzywodu? Znaczy tak, może ja bym tego nie nazywała kursem. Mm-hmm. To było seminarium, to był jeden trening samoobrony. Mm-hmm. Dziewczyny bardzo fajne, bardzo duża grupa, około 30 dziewczyn. Bardzo żywiołowe, cały czas się śmiały, uśmiechnięte. No mam nadzieję, że są zadowolone. Czy po takim dwugodzinnym szkoleniu kobieta może się już czuć bezpieczna i z pełną świadomością może wyjść na ulicę i wiedzieć, że da radę w starciu z jakimś napastnikiem, którego być może spotka? No niestety jest to troszeczkę za mało. Niestety choć tak minimum to jest około 2-3 miesięcy. Może coś z tego zapamiętajmy, ale nawet na koniec treningu zrobiłyśmy takie ćwiczenie, że był wprowadzony element stresu, że miały zamknięte oczy, nie wiedziały, jaki atak nadejdzie, z której strony. Dzisiaj tylko kilka technik było zrobionych i się gubiły. Chociaż chwilę wcześniej to robiły, chociaż parę minut wcześniej to robiły i nie wiedziały, co mają robić. A wiadomo, jeżeli w realnej sytuacji dojdzie stres, dużo większy stres, no to może być problem. Ale mimo wszystko coś może w tym głowach zostanie i zawsze lepiej... Były bardzo zdeterminowane. Jeśli będą tak samo zdeterminowane, to będzie dobrze. No ale ja namawiam wszystkie kobiety, żeby nieważne jaki to jest, czy to jest samoobrona, czy to jest krav maga, czy to jest sport walki, jiu-jitsu, MMA, czy muay thai, kickboxing, box, żeby dziewczyny nie bały się i trenowały te sporty walki, nawet tak dla siebie, dla frajdy, dla poprawy kondycji, sylwetki. Dla równowagi poświęcił też chwilę uwagi naszym panom. Jak pracowałeś się z zawodnikami MMA Devil Fight Club Międzywód? Jest to klub, który pracuje już jakiś czas. Czy ci zawodnicy są już ukształtowani, czy jeszcze cały czas potrzebują takiej niezbędnej wiedzy? No wiadomo, że uczyć to się można całe życie, także mam nadzieję, że z Marcinem, z moim trenerem, bo to on głównie pokazywał techniki, bo parter zostawiam jemu. On jest czarnym pasem jiu-jitsu, więc ja tam za bardzo się nie wtrącam w to, co on chce robić. No mam nadzieję, że chłopakom się podobało, że byli zadowoleni, że wynieśli coś z tego treningu. A jakich rad mogłabyś udzielić zawodnikom, którzy na poważnie traktują treningi i chcieliby za jakiś czas, tak jak ty, stanąć na największym ringu w Polsce, na ringu KSW? Determinacji treningu? Determinacji, wiary w siebie, bo we mnie nikt na początku nie wierzył, sama wierzyłam w siebie. Więc przede wszystkim wiary w siebie i systematyczności w treningach, żeby trenowali. A jeśli jesteśmy przy temacie KSW, to chciałbym zapytać, jakie emocje towarzyszyły ci podczas tego pierwszego premierowego wyjścia przed tak wielką publiczność? Czy silniejsze były uczucia takie jak obawa czy stres, a może raczej taka wewnętrzna mobilizacja? Denerwować w ogóle się nie denerwowałam. Byłam strasznie ciekawa właśnie, jak to będzie wyglądało i czy psychicznie dam radę, czy dam radę unieść ten ciężar na swoich barkach. Właśnie chyba takie główne uczucie, jakie mi towarzyszyło, to była ciekawość. Same wrażenia super, naprawdę fajnie. Chciałbym też krótko porozmawiać o twojej przyszłości. Nie jest tajemnicą, że finałowa walka z Martą Kłajnowską miała odbyć się już w marcu podczas gali KSW22, ale z powodu twoich kłopotów zdrowotnych nie doszło do skutku. Chciałem zapytać, czy twoi fani muszą się jeszcze obawiać o twoje zdrowie, czy też jesteś już w formie i możesz być pewna, że twoi fani mogą być pewni, że wystąpisz na tym wielkim ringu i dasz sobie wszystko, być może wygrasz pas KSW. Proces przygotowania już rozpoczęliśmy. No nadal cały czas się leczę na te zatoki. Do czerwca na pewno będę w świetnej formie, na pewno damy dobrą walkę. Mam nadzieję, że pas będzie mój, chociaż Marta pewnie tak samo mówi, ale zobaczymy. Mogę cię zapewnić, że Międzywód stoi już po twojej stronie, także na pewno będziemy wszyscy czekać z niecierpliwością na tę walkę i mamy nadzieję, że po prostu ją wygrasz. Także życzymy powodzenia i mamy nadzieję też, że jeszcze nas odwiedzisz. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam cały Międzywód.